Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu W gabinecie dietetyka. Dzisiejszy odcinek poświęcimy niedoczynności tarczycy, a dokładnie przedstawię Ci kilka wskazówek, które możesz użyć w żywieniu, jeżeli jest to Twoja jednostka chorobowa. Natomiast należy pamiętać przede wszystkim, że nie ma jednej idealnej diety. Oczywiście wskazówki to coś innego, natomiast nie ma jednej idealnej diety dla każdego, bo każdy z nas jest inny. Każdy ma inne zapotrzebowanie energetyczne, każdy ma inne wyniki badań, inną wagę, inny wzrost, inne funkcjonowanie w codzienności, inne bierze leki. No i oczywiście każdy z nas ma raczej inną aktywność fizyczną. Dlatego każdego pacjenta należy potraktować indywidualnie, szczególnie jeżeli doskwierają mu jakieś problemy chorobowe. Co do tej diety, o której dzisiaj mamy porozmawiać, czyli diety w niedoczynności tarczycy, to przede wszystkim chciałabym przedstawić Wam pewne wskazówki, bo tutaj w żywieniu, w tej jednostce chorobowej należy powiedzieć to, że oparta jest ta dieta tutaj przede wszystkim na zdrowym, racjonalnym odżywianiu. Są pewne wskazówki, na które warto zwrócić uwagę, o nich tutaj Wam za chwilkę powiem. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na goitrogeny, czyli tak zwane substancje wolotwórcze, które znajdują się w warzywach kapustnych, czyli to, o co bardzo często pacjenci mnie pytają, czyli Pani Agnieszko, a brokuły, kalafior, czy my możemy jeść? Nie ma jakiegoś zalecenia, że absolutnie tych produktów jeść nie możemy, bo są to produkty, które zawierają dużo wartości odżywczych. Tutaj przede wszystkim należą brokuły, kalafior, warzywa kapustne, kapusta, kalarepa, rzodkiew, więc nie ma potrzeby wyeliminować ich w większości przypadków. Natomiast to, że my je ugotujemy, czy też poddamy jakiejś obróbce termicznej, już tych substancji zawierają mniej. Natomiast trzeba też pamiętać, że produkty mrożone również tych substancji zawierają mniej. Więc spokojnie, jeżeli warzywa kapustne nie stanowią podstawy Twojej diety, to nie masz się czego obawiać, jak najbardziej możesz je sobie jadać. Inną wskazówką, o co też często pytacie, to jest gluten. Jeżeli do tej pory nie było żadnych problemów od strony przewodu pokarmowego i nie ma żadnych problemów tutaj, jeżeli chodzi o spożywanie glutenu, to nie ma potrzeby eliminowania go z diety, przynajmniej w większości przypadków. Natomiast jeżeli jesteś osobą chorą na celiakię, czy osobą, która ma nietolerancję glutenu, to oczywiście eliminujemy ten produkt z diety jak najbardziej. Natomiast jeżeli jakieś dolegliwości występują, warto sobie to zdiagnozować. Wtedy będziemy pewni i wtedy będziemy wiedzieli, czy eliminujemy, czy też nie eliminujemy. Często pacjenci z niedoczynnością tarczycy pytają też o produkty sojowe. Tutaj niekoniecznie musimy z nich rezygnować, natomiast warto pamiętać, że zawierają izoflawony i są to substancje niekoniecznie wskazane, dlatego zawsze są to substancje, które zmniejszają przyswajanie jodu z pożywienia, więc warto tutaj zwrócić na nie sobie uwagę. Jeśli masz możliwość zamiany na soczewicę czy też ciecierzycę, to oczywiście jak najbardziej można. I trzeba pamiętać też, że produkty przetworzone już, czyli jogurt sojowy, mleko sojowe czy też tofu, nie zawierają już tych izoflawonów w takich znacznych ilościach i jak najbardziej możesz z nich korzystać. Także jest to kwestia naprawdę bardzo, bardzo indywidualna. Tak jak wspomniałam na początku, nikt nie jest taki sam. Jeżeli chodzi o nabiał, tak, to tutaj jeszcze co do tutaj soi, pamiętamy, że jeżeli otrzymaliśmy od lekarza leki i spożywamy je, pamiętamy godzinę przed posiłkiem, to substancje znajdujące się w soi mogą obniżać wchłanianie leku, dlatego warto tutaj na to zwrócić uwagę, żeby przy śniadaniu odczekajmy te 3 godziny i w kolejnym, ewentualnie jeszcze w kolejnym odcinku spożyjmy sobie takie produkty sojowe. Natomiast jeśli chodzi o nabiał, też o to często pytacie. Jeżeli do tej pory jadałeś nabiał, czy jadałaś nabiał, w niczym nie przeszkadzał, nie było żadnych problemów, czy z przewodem pokarmowym, czy z jakimś wypróżnianiem, czy z jakąś ewentualnie pokrzywką, czy też z jakimiś krostami, czy z jakimiś problemami skórnymi, to oczywiście nie ma potrzeby eliminowania, ale to również jest kwestia indywidualna.
Kolejnymi wskazówkami, jakie mogę Wam udzielić, to to, że powinniśmy zwracać uwagę na takie dwa mikroelementy, jakimi jest jod i selen. Obydwa są niezbędne w naszej codziennej diecie, racjonalne, jeśli chodzi o racjonalne, zdrowe odżywianie. Jeżeli chodzi o jod, no przeważnie mamy sól jodowaną, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na te tak zwane modne sole kuchenne różnego rodzaju, bo one te sole niestety nie są jodowane, a przynajmniej większość z nich nie jest jodowanych. Natomiast również należy pamiętać, że z solą czy nie należy przesadzać. Jeżeli ktoś ma ochotę suplementować sobie jod, wiadomo, że nadmiar również nie jest bezpieczny i warto wtedy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego bądź ewentualnie jakiegoś innego lekarza, ażeby stwierdził, czy dany pacjent dobrze by byłoby suplementował ten mikroelement, czy niekoniecznie. To samo jest, jeśli chodzi o selen. Uczestniczy on w syntezie hormonów tarczycy, dlatego jest dość ważny, natomiast w pożywieniu zależy od tego, w jakiej glebie dany produkt rósł i do jakiej wody dany produkt miał dostęp. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o możliwość spożywania, spożywienia, to przede wszystkim z nasion roślin strączkowych, z sezamu, z grzybów, z ryżu brązowego, z płatków owsianych, jaj, no i oczywiście to, co często pacjenci też mówią, z orzechów brazylijskich. Natomiast jeżeli chodzi o orzechy brazylijskie, to najlepiej są bogate w selen te z Brazylii, czy też z Peru. Natomiast jeżeli chodzi o suplementację, również pamiętajmy, że konsultujmy z lekarzem wszelkie suplementacje w jednostkach chorobowych, w tej również, ponieważ nadmiar selenu w pożywieniu, w organizmie jest niestety również szkodliwy. Dotyczące wskazówki jeszcze tej jednostki chorobowej w żywieniu, jeżeli chodzi o żywienie, to oczywiście pijemy 1,5 do 2 litrów wody. Pacjenci moi akurat to już naprawdę chyba każdy z nich wie. Zrezygnujmy z napojów kolorowych, jakichś tam ewentualnie kolorowych gazowanych. Również niezbędne do prawidłowej pracy tarczycy jest białko i o tym też nie zapominajmy. Tak więc w każdym posiłku starajmy się, ażeby źródło białka było. Czy też to będzie białko roślinne, czy to będzie białko zwierzęce, pamiętajmy, ażeby źródło białka było w posiłkach. Jeżeli chodzi o produkty o działaniu przeciwzapalnym, to przede wszystkim owoce jagodowe. No teraz akurat można powiedzieć sezon, więc warto byłoby się tutaj nie zaopatrzyć, jeżeli ktoś planuje żywienie w tej jednostce chorobowej. No i oczywiście produkty, które zawierają beta-karoten, czyli te wszystkie rośliny, które są takie żółto, pomarańczowo, czerwone, one zawierają ten beta-karoten. Również można sobie je do diety wprowadzić. Pamiętajmy, ażeby produkty były też bogate w witaminę C i witaminę E. Natomiast jeżeli nie chce Ci się, bądź z jakichś przyczyn nie masz ochoty uwzględniać tych wszystkich wskazówek w diecie, a chciałbyś jadać, bo masz akurat niedoczynność czy tarczycy, czy też ewentualnie podejrzewasz u siebie niedoczynność tarczycy, wtedy wiadomo, najpierw do lekarza, potem do mnie, ale niemniej jednak, jeżeli nie chcesz sam układać takiego jadłospisu, zapraszam Cię do siebie, ustalimy taki indywidualny program żywieniowy, ażeby można było zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, uwzględniając pewne wskazówki w tej jednostce chorobowej, zdrowo się odżywiać. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Cię za 2 tygodnie do kolejnego odcinka w Gabinecie Dietetyka. Natomiast wszystkie odcinki są dostępne i możesz sobie zasubskrybować kanał Agnieszka Szafrańska Dobry Dietetyk. Tam te wszystkie odcinki są nagrane. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.